Cześć kochani, witajcie serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na przepyszny koktajl malinowo-wiśniowo-czereśniowy, który Wam pokażę, jak przygotowuję. Także tutaj mam przygotowane mleko, z lodówki zimne, maliny, możecie zobaczyć. Maliny właśnie takie piękne, z wiśniami i z czereśnią. I to są maliny właśnie tutaj z ogrodu. Są po prostu bardzo ładne, możecie zobaczyć, delikatne. O, i tutaj coś mi się tutaj postawiło. No i co, robot mamy. Dobra, wlewamy teraz mleko. Wlewamy mleko. Wlewamy mleko i teraz nasze owoce. No i teraz owoce będziemy tutaj wszystkie wkładać. Ok. I jeszcze teraz do tego koktajlu dodamy dwie łyżki cukru, żeby to było słodsze. Jedna łyżka cukru. Ponieważ wiśnie są kwaśne, maliny są takie półsłodkie. Także zamykamy nasz robot. Tutaj wkładamy. No i co? No i będziemy blendować w takim razie. Jedziemy. Będzie bardzo przepyszny koktajl. I teraz możecie zobaczyć, jak to bardzo fajnie się nam tutaj testuje, miesza. O, widzicie? Ja teraz wyjmę szklankę jeszcze. Myślę, że koktajl już jest gotowy. Zobaczcie, co udało się zrobić. Także o, proszę bardzo. Przepyszny koktajl malinowy. Teraz tutaj nalejemy do szklanki. Że on wygląda tak. Jest naprawdę świetny. Muszę Wam powiedzieć, że smakuje ekstra, ponieważ jest to połączenie dwóch smaków. Właściwie trzech owoców. Maliny, wiśni i kilka czereśni. Dwie łyżki cukru i mleka, tyle ile chcecie zrobić tego koktajlu. Jest naprawdę rewelacyjny. Pyszny jest. Także bardzo ta kombinacja smaków mi pasuje i po prostu to jest malinowy, mleczny koktajl na śniadanie, na obiad, na kolację. Jest pyszny, lekki, strasznie owocowy, bez konserwantów i jest naprawdę zarąbisty. Polecam Wam. Spróbujcie. Maliny w tej chwili można kupić, wszędzie są na ryneczku, w sklepach. Może macie na działce, ja mam z działki ekologiczne, także naprawdę bardzo dobre. Jest naprawdę ekstra. Także dziękuję bardzo za oglądanie. Proszę o kciuka w górę, jeżeli się podobało, oraz o subskrypcję mojego kanału. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się.